Politechnika Łódzka nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Naukowcy będą organizować dla uczniów zajęcia i pokazy oraz pomagać w programowaniu najnowszego nabytku szkoły – nowoczesnej drukarki 3D. Deklarację współpracy podpisano w trakcie rozpoczynających się dziś w Brzezinach targów edukacyjnych. Dzięki porozumieniu uczniowie szkoły będą mogli brać udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z Politechniki. W planach są też wycieczki do laboratoriów. Liczne imprezy są organizowane w Politechnice, konkursy, wykłady, pokazy. Zapraszamy uczniów szkół średnich do naszych pracowni, żeby mogli poznać naukę z bardziej praktycznego punktu widzenia. Politechnika ze swoją kadrą, wskazaną w porozumieniu z imienia nazwiska jako doktorzy, jako profesorowie, będzie współpracować z nami, wspomoże nasze innowacyjne metody. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach składa się z Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Zawodowej i Technikum. Jak podkreślają przedstawiciele Politechniki, współpraca pomiędzy placówkami może zachęcić uczniów do kontynuowania nauki i dalszego szkolenia się w wybranym zawodzie. Ponieważ jesteśmy w technikum, gdzie między innymi jest specjalność gastronomiczna, chciałbym zwrócić uwagę na jeden z kierunków studiów na Wydziale Biotechnologii, silnie związany z zarządzaniem i organizacją gastronomii właśnie. W ramach współpracy naukowcy z Politechniki będą pomagać szkole korzystać z nowego nabytku – drukarki 3D. Urządzenie zakupiono tydzień temu. Programy nauczania, które zakładają jego wykorzystanie, dopiero powstają. Na razie wiadomo, że przy pomocy drukarki nauczyciele chcą tworzyć pomoce dydaktyczne. Biologia, na przykład będziemy modele kości na życzenie pań uczących biologii. Bardzo duże oczekiwania ma na przykład technikum logistyczne, gdzie mają być produkowane modele samochodów. Nauczyciele chcą wykorzystywać drukarkę również w kształceniu zawodowym. Na przykład uczniowie klas gastronomicznych będą przy jej pomocy robić czekoladki.